Świetne było dzisiaj rano wystąpienie pana Kawada. Muszę powiedzieć, że ta konstrukcja tego, co mówił, to, co mówił i o Europie, ale także o Polsce, nawet dla niektórych Polaków mogłoby być wzorem do naśladowania i przedmiotem pewnej zazdrości, jeżeli chodzi o jego informacje na temat ludzi, którzy tę współczesną Polskę tworzyli, o nią walczyli. On miał to szczęście, że jako młody człowiek był w Polsce i spotykał tych naszych wielkich, którzy doprowadzili według mnie nawet ten fragment Europy, nie tylko Polskę, ale tę część Europy, do tego, że jesteśmy z powrotem w jednej wielkiej rodzinie i nie ma pomiędzy nami tego muru, żelaznej kurtyny. I muszę powiedzieć, że to wystąpienie, zresztą przyjęte owacją na stojąco, co rzadko się zdarza, naprawdę było fantastyczne.